Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad środkową, wschodnią i nad południową częścią Europy układy wysokiego ciśnienia, nad pozostałą częścią kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia. Na południu i w środkowych regionach Europy słonecznie, z kolei na wschodzie i zachodzie, a także na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najniższa temperatura w Londynie około 23 stopni, a najcieplej w Rzymie aż 37. I zmieniamy mapę. W ciągu dnia w zachodnich i środkowych regionach zachmurzenie małe, a umiarkowane i duże we wschodnich regionach. Na wschodzie Podkarpacia oraz Lubelszczyzny możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 26 stopni w Gdańsku do 31 na przeważającym obszarze kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1024 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam!